Kubu, powiedz, jak te całe 4 dni wyglądały, czy od początku gdzieś tam z tyłu głowy było zwycięstwo, czy to też wypadki losowe kraksy spowodowały, że tam pojawiła się szansa na wygranie? W tamtym roku byłem również tutaj na wyścigu, chciałem wspomnieć, że w tamtym roku miałem wielkiego pecha, bo już na pierwszym etapie połamałem rower po tam kilometrze 700 chyba i chyba wtedy wyczerpał się już mój limit nieszczęścia. W tym roku bardzo ładnie, miałem naprawdę duże szczęście, bo to też nie ma co. Tutaj też się liczy trochę szczęścia. Były losowe kraksy, były losowe momenty. Tego się nie da przewidzieć. W tym roku bardzo fajnie to poszło. Cały czas jeździłem z przodu, także omijałem wszystkie środki. Czy pomogła bardzo twoja drużyna, bo dzisiaj mieliście ucieczkę. Ona nie odjechała zbyt daleko, ale to zawsze jest ryzyko, że ta ucieczka może zwyciężyć. Tym bardziej, że różnice sekundowe tutaj nigdy na tym wyścigu nie są wielkie. Tak, bardzo mi pomogła drużyna. Cały czas wiedziałem, co się dzieje. Mój kolega cały czas informował mnie na bieżąco, kto ucieka, jak ucieka, kto zdobywa premię. Wszystko było pod kontrolą. Cały wyścig mieliśmy w garści. Tak naprawdę od początku do końca wiedziałem, że to będzie już super. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że to jest najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w tej grupie wiekowej? I tutaj zwycięzcy często potem liczą się w zawodowym peletonie. Czy nie sięgasz jeszcze tak daleko gdzieś tam? Oczywiście, że myślę już o przyszłości i tam jest najwyższy moment. No bardzo się cieszę. Cieszę się, że tak wchodzę w ten sezon. To już jest drugoroczny, trzeba się zabezpieczać. Bardzo chciałbym podziękować jeszcze moim rodzicom. Ogromne wsparcie, cały czas mogę na nich liczyć. Co by się nie stało, cały czas są przy mnie i trzymają moje plecy. Również bardzo chciałbym podziękować mojemu klubowemu trenerowi, Januszowi Bydlakowi. Bardzo fajnie nas zaopatrzył na ten sezon, nie możemy na nic narzekać. Po prostu nie mam na co narzekać, teraz tylko wziąć się do roboty i wygrywać. Ogólnie jak wyścig przebiegał, czy jestem zadowolony z tego, co się działo, czy to była znowu dobra promocja kolarstwa w tym wieku? Na pewno była to dobra promocja, bardzo poziom sportowy wszystkich zawodników, także ja jako organizator jestem zadowolony z całości wyścigu i też walki naszych zawodników rywalizujących w tym wyścigu. Co cieszy, to na pewno to, że z tego co wiem, dwóch Polaków mamy na dwóch pierwszych miejscach w generalce, a to w poprzednich latach przed pandemią, wiem, o to było bardzo trudno, prawda? No, bardzo dobry atak wczoraj właśnie na tym etapie dwóch polskich zawodników, sformowali dwóch zawodników na czoło i w zasadzie o sekundę wyłoniliśmy zwycięzcę tego wyścigu, a zapowiadało się nawet na to, że sumą miejsc mogli być oceniona rywalizacja. W tym wyścigu nie brakowało kraks. Czy to jest też to efekt tego, że tak jak zawodowy peleton, ci młodzi ludzie też coraz szybciej jeżdżą i to, co było 10-15 lat temu, to i tak jest teraz szybciej? Myśmy kiedyś rozpisywali czas przejazdu 38-40, 42 to była zawrotna prędkość. Dzisiaj na wyścigu mojego zawodnika stulecia średnia etapu 47. Także to już możemy sobie powiedzieć, jak to wszystko było. Co prawda, spowodowana też jest poprawą sprzętu i uwolnieniem obrotów tych zawodników, bo kiedyś było 52-14 i to było maksymalne przełożenie. Natomiast teraz jest na nieograniczone.